drugi koncert, a właściwie za samą preludium, bo też za otwarcie. Powiedz, bo o tym tutaj nie było mowy, jak będzie wyglądało otwarcie festiwalu? Może zaprosimy Państwa i to będzie chyba najbardziej interesujące, ale faktycznie przygotowaliśmy piękne otwarcie i myślę, że będą Państwo zadowoleni, bo to są piosenki, które wszyscy znamy i wszyscy kochamy. To nie jest wiele piosenek. Tak, to są trzy piosenki. Trzy piosenki i w tym roku w ogóle chciałabym Państwu pokazać coś, na czym mnie zawsze zależało i co mnie zawsze interesowało. Co śpiewali artyści obecni teraz tutaj, wcześniej, to znaczy co śpiewali, jak byli debiutantami, kogo kochali, czym się inspirowali. I tym razem będziemy mogli zobaczyć właśnie takie niezwykłe duety. Artyści zaśpiewają ze swoimi idolami, naszymi artystami, którzy też tutaj są obecni. To będą trzy piosenki, w życiu piękne są tylko chwile, są na tym świecie rzeczy i świecie nasz. Trzy utwory, które mają bardzo poważny, bardzo ważki tekst. Tak, bo piosenka nie tylko bawi, ale także pokazuje nam życie. I myślę, że te piosenki są po prostu takimi piosenkami, które towarzyszą naszemu życiu przez cały czas. To co ważne, to ten ostatni utwór, czyli Świecie Nasz, wykonają laureaci ubiegłorocznych debiutów. To jest bardzo ważne, że debiutanci, którzy pojawiają się na polskiej scenie, nie znikają po festiwalu, tylko pojawiają się kolejny raz. Tym razem właśnie zaśpiewają tę ostatnią piosenkę podczas koncertu otwarcia. Tak, mamy ich zresztą tutaj na sali. Mam nadzieję, pokażcie się, Justyna Pantylewicz i Mariusz Warzyńczyk. W ubiegłym roku zwycięstwo na scenie debiutów. Dziś niedługo ich zobaczymy w polu na otwarciu. Ale będzie też wielu artystów, którzy pojawią się w tym koncercie, który zapowiedział zwiastun przed chwilą, czyli koncert filmowy. To jest koncert z okazji 120-lecia historii kina. Tak, bo na pewno Państwo wiedzą, że mija 120 rocznica kina, polskiego kina, też oczywiście kina światowego, ale także polskiego kina. Mamy piękne piosenki filmowe, które wszyscy znamy. I z tych 120 lat kina wybraliśmy 24 piosenki. Myślę, że takie, które każdy z Państwa zna, lubi, kocha i będzie chciał z nami nucić. I pokażemy je Państwu właśnie w piątek. Małgorzata Ostrowska w tym roku obchodzi 35-lecie na scenie. Wielkie brawa za Małgorzata. Małgorzata uciekła z próby Świat się kręci, gdzie będą mogli ją Państwo dziś zobaczyć, a w Opolu zaśpiewasz piosenkę, którą też za 120 lat będą wszyscy śpiewali. Jak będzie kolejne wydanie Opola na 240 rocznicę historii kina. Ja mam taką nadzieję, że wszyscy, o ile wszyscy, ale myślę, że wszyscy ją troszeczkę znają. Czyli zaśpiewam Meluzynę po prostu. Jaki sentyment do tej piosenki, mam nadzieję, że publiczność także i że będzie fajnie. Wszystkiego dobrego przede wszystkim i gratulacje z okazji 35. rocznicy. Widzimy się w Opolu i tam Małgosia jak zawsze oczaruje publiczność swoim wspaniałym głosem i wykonaniem Meluzyny. Choć jak widzieli Państwo, będzie też Piotr Kupicha, który zupełnie zmienia swoją osobowość i troszeczkę postarza, bo on mniej więcej 100 lat. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobrze, to przejdźmy do drugiego koncertu. Najpierw mieliśmy otwarcie, później koncert filmowy. Przechodzimy do koncertu debiutów. Czyli najważniejszy koncert tego festiwalu. Zanim powiemy o nim w szczegółach, najpierw zobaczmy zwiastun.